Każdy z nas ma okulary chociażby słoneczne i wie, jak ważne jest dobranie ich do naszej buzi. Nie wspomnę już o okularnikach, którzy okulary używają na co dzień. Jak ważny jest ich dobór i co zmieniło się w ostatnich latach, posłuchajmy pani Izy, optyka, który kontynuuje rodzinne tradycje. Modne są oprawy w tym sezonie masywne, z pogrubianym zausznikiem, mocne akcenty na twarzy, czyli kolory czarny, grafitowy, granatowy, nie bójmy się kolorów. Pomarańczowy, czy zielony, czy czerwony to są piękne kolory pasujące wbrew pozorom do wszystkiego. Dla pań propozycja opraw wysadzanych kamieniami Swarovskiego czy cyrkoniami. Okulary są to wręcz biżuteryjne, służą nie tylko jako korekta wzroku, ale również jako ozdoba. Alternatywą dla tego rodzaju opraw są oprawy bardzo delikatne, mało widoczne na twarzy, które dzięki temu dają duże pole widzenia. Nie ograniczają nam go. Dobre więc będą dla ludzi, którzy prowadzą samochód. No, z racji swej budowy są one faktycznie delikatne, więc my polecamy klientom wtedy soczewki poliwęglanowe lub typu Trivex, które są praktycznie niezniszczalne. Często spotykam w kolorowych magazynach porady typu do okrągłej twarzy, oprawy owalne i tego typu podobne sprawy. Myślę, że nie do końca należy kierować się tego typu wskazówkami. Obecne okulary mają charakter raczej ekstrawagancki, biżuteryjny. One mają zmieniać nasz imidż bardzo często. Jeśli tylko widzimy, że klient lub klientka mają ochotę na odrobinę szaleństwa, to staramy się to natychmiast wykorzystać i zazwyczaj owocuje to zadowoleniem obu stron. Nie ma większej zachęty dla nas do pracy, jeżeli pani, która początkowo niepewna swojego wyboru, wraca po jakimś czasie bardzo zadowolona. W nadchodzącym sezonie bardzo modne będą okulary słoneczne duże, nawet jeszcze większe niż do tej pory. Przybierają one niekiedy rozmiary wręcz gigantyczne, co nie zmienia faktu, że one nadal są bardzo wygodne. Z żadnej strony nie wpada światło, więc spełniają one naprawdę swoją rolę. Nie tak jak do tej pory były modne okularki, bardzo wąskie, które pełniły raczej funkcję estetyczną, paniom często służyły do noszenia na włosach. Okulary słoneczne, które znajdują się w tej chwili w większości zakładów w sprzedaży, są to okulary z powłoką polaryzacyjną. Jest to powłoka, która eliminuje odbicia światła. Jak przekłada się to w praktyce? Świetna sprawa dla kierowców, dla wędkarzy. Widać głąb wody, nie tworzą się na powierzchni asfaltu, na powierzchniach odbijających światło, nie tworzą się bliki świetlne. Gotowe okulary nie uwzględniają ani rozstawu źrenic, ani różnowzroczności, czy też astygmatyzmu. Mają nieoszlifowane soczewki najniższej jakości, nie mają tak zwanych środków optycznych. W efekcie takie okulary zamiast korygować wzrok, pogłębiają tylko wadę wzroku. Jest w tej chwili na rynku rewelacyjna sprawa dla osób po 40 roku życia, które są właśnie zmuszone nosić dwie pary okularów. Umożliwiają one widzenie na każdą odległość. Z racji ich budowy nie ma widocznej linii podziału, tak jak było to przy okularach typu dwuogniskowe, była taka wtopka. Jest to niesamowitym jak gdyby plusem, ponieważ nie określają one wieku użytkownika ani mocy danych okularów, co jest dość istotne. Zakład optyczny Izabela Gil zaprasza do salonu w Dąbrowie Górniczej. Oferujemy duży wybór opraw okularowych, komputerowe badanie wzroku, naprawy okularów, realizację recept Śląskiej Kasy Chorych. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość usług. Takie są fakty.